Jeśli jest takie ryzyko, że ktoś może pozostać wewnątrz celi zrobotyzowanej i też pozostać niezauważonym bądź też niewykrytym, no trzeba jak najszybciej trzeba podjąć kroki, które wyeliminują takie ryzyko. W tym celu można skorzystać z takich podstawowych środków, na przykład rozszerzenie pola widzenia. Czyli żeby z miejsca uruchamiania ruchów niebezpiecznych był dobry wgląd w strefę, tak żeby zobaczyć ewentualnie osobę, która mogłaby tam pozostać. Można zastosować też tak zwany podwójny reset, czyli urządzenie, które będzie składało się z dwóch przycisków. Jeden przycisk będzie umieszczony wewnątrz strefy niebezpiecznej, a drugi na zewnątrz tej strefy. Odpowiednia sekwencja zadziałania na te przyciski. Najpierw muszę przycisnąć przycisk wewnątrz celi zrobotyzowanej, a potem po jej opuszczeniu na zewnątrz. Takie techniczne, dość proste rozwiązanie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo osób, które pracowały wewnątrz celi zrobotyzowanej. Jednak dzisiaj technika dostarcza nam lepszych możliwości, które są w stanie zapewnić, aby takie ryzyko było wyeliminowane. Mowa tu na przykład o kurtynach świetlnych, które mogą być umieszczone w sposób poziomy, tak aby wykryć kończyny dolne kogoś, kto wchodzi w celę zrobotyzowaną. Dostępne są też skanery laserowe, które są programowalne i którymi możemy pokryć całą powierzchnię pozostawania wewnątrz celi. Skanery takie można odpowiednio zintegrować z systemem sterowania, mogą pełnić one jeszcze dodatkowe funkcje i są bardzo dobrym, niezawodnym środkiem technicznym. Musimy też pamiętać o tym, że w niektórych procesach, które będą wykonywane w celi zrobotyzowanej, na przykład spawanie bądź obróbka skrawaniem, mogą występować opiłki lub odpady z procesu produkcji, które będą zakłócały odpowiednie działanie tych urządzeń, ale to również dzisiaj jesteśmy w stanie wyeliminować, dobierając odpowiednio sprzęt albo programując sterownik bezpieczeństwa. Jako uzupełnienie takich rozwiązań zawsze możemy skorzystać z luster sferycznych bądź też systemu kamery i monitora, który będzie pomagał operatorowi dobrze obserwować wnętrze celi zrobotyzowanej.